Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek był zapowiedziany. Będzie to odcinek troszeczkę odbiegający od kosmetyków, ale słuchajcie, pełne review tych dwóch produktów, o których tu Wam pokazywałam w ostatnim unboxing. Serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie obejrzał tego filmu. I dostałam specjalną paczkę też, w której Wam opowiem o pewnych nowościach, które tutaj pokazują się wkrótce. I niektóre już się pokazały na półkach Estee Lauder, ale o tych gorących wiosennych trendach opowiem w innym odcinku. Natomiast dzisiejszy odcinek będzie z serii nowości, które zamówiłam sobie na sale. Jest to produkt pierwszy, który dostałam i o którym marzyłam i chciałam kupić. Wahałam się tutaj między właśnie pewnym musiałam na chwilę przerwać, bo tutaj odbywają się pewne roboty drogowe i były zakłócenia, ale no nie zwracajcie na to uwagi, staram się tu mieć muzykę jakby na podorędziu. Ale dzisiejszy odcinek będzie o Christian Louboutin, bo o nim będzie właśnie mowa. Mianowicie, tak jak Wam powiedziałam, ja marzyłam o tym, żeby w końcu być właścicielką butów z Christiana Louboutin. Byłam dwa razy, słuchajcie, w ich sklepie firmowym, w tym Vister Village. Jeżeli nie widzieliście filmu, to zapraszam. Ja może podam link poniżej tego filmu. I słuchajcie, zastanawiałam się, czy warto wziąć high heels, czy warto właśnie flats, czy to takie baleriny wybrać. I słuchajcie, w związku z tym, że w pewnym wieku, kiedy stoicie bardzo długo wychodząc na zewnątrz oczywiście, albo na jakieś party, to oczywiście zakładacie te szpilki. Natomiast tak ogólnie wydaje mi się, że preferujecie właśnie flacy, czy właśnie baleriny, czy takie bardziej komfortowe buty. A więc dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Christian Louboutin i mojej pierwszej pasy z Christianem Louboutin. Ja, tak jak mówię, odwiedziłam ten sklep kilka razy. Powiem Wam, że w Vister Village byłam bardzo rozgoryczona, gdyż obsługa nie była miła i uważam, że robiły taką łaskę, że w ogóle obsługują. Wydaje mi się, że są nastawione na inny rodzaj customersów, klientów tutaj. Być może, nie wiem, oceniają od razu z góry. Nie wiem, czy mi jest spodobane, w każdym razie nie miałam, byłam dwa razy i nie miałam przychylnego stanowiska, jeśli chodzi o obsługę klienta. Natomiast słuchajcie, co Wam powiem, one są tak oblegane, ten sklep i było virtual queuing, czyli takie, że musicie umówić się wirtualnie na appointment tutaj, żeby mieć spotkanie, więc być może to wychodzi właśnie z tego. Niemniej jednak nawet w tutaj, a w takich dyskantowych sklepach można powiedzieć, że te ceny są nadal dość wysokie, więc powiedzmy z 650 możecie kupić za 400 parę, czasem za 350, więc nadal to są dość grube pieniądze. Ale przechodząc, co kupiłam, nie przyciągając, słuchajcie, kiedy Harvey Nicholson ogłosił przecenę, ja zobaczyłam, bo tu warto dodać, że Christian Louboutin bardzo rzadko jest na wyprzedażach, bardzo rzadko. Ja pytałam się, więc generalnie są te butiki, takie jak Vister Village i w innych outletach, ale generalnie one schodzą jak ciepłe bułeczki, więc każdy jakby chce tutaj mieć te buty, tak samo i ja. I słuchajcie, ja Wam pokażę, co ja kupię. Ja nie mogłam się doczekać tej paczki, miałam pewne problemy, bo okazało się, że mojego rozmiaru nie było online, musiałam zadzwonić. Sprowadzili specjalnie dla mnie te buty, a mianowicie flacy, czyli buty płaskie, bo na takie się zdecydowałam, właśnie z Leeds. I słuchajcie, obsługa była przemiła, cały proces był bardzo taki elegancki, gładki, jak to mówię, smooth. Miałam problem z rozmiarem, ale zaraz Wam powiem, dlaczego są problemy z rozmiarami. No ale w końcu w moim pięknym boksie, słuchajcie, przyszły buty. One przyszły oczywiście odpowiednio, słuchajcie, zabezpieczone. Ja natomiast już położyłam w tym woreczek, który przeciwkurzowy, który zabezpiecza. W środku oczywiście one były, słuchajcie, pięknie zapakowane, właśnie na tych szkudełkach. No ale ja szybko je rozpakowałam, bo słuchajcie, bałam się rozmiaru. Rozmawiając tutaj z panią właśnie przez telefon,
bałam się rozmiarówkę, bo jak byłam osobiście w sklepie tu Christian Louboutin, powiedziano mi, że one w związku ze sobą zawsze pointed, czyli generalnie, o czym bym chciała powiedzieć, te buty są w takich szpicach, więc generalnie takie szpice, więc generalnie wszystkie te, przynajmniej tak się dowiedziałam, że wszystkie te buty trzeba rozważnie kupować, dlatego że i brać, w związku z tym, że one są spiczaste te końce, brać tutaj, słuchajcie, o rozmiar większy. Ja trochę się bałam, gdyż ja mam szeroką stopę i tak sobie myślałam, no tak, jeżeli wezmę 36,5, to oni znowu nie mają tych połówek, zwłaszcza w tych outletach. Jak znowu wezmę 37, może być za duży. No i tak było, że uparłam się na jedne szpilki i na drugie buty takie court shoes. No niestety pani nie mogła znaleźć mojego rozmiaru, jak znalazła 37, powiedziała, że one na pewno będą za duże i że proszę się nie kierować tym, że trzeba wziąć większy rozmiar, że generalnie trzeba się trzymać tego rozmiaru, że, który generalnie nosimy. No więc powiem wam, że byłam bardzo zirytowana, gdyż sposób, jaki mi to powiedziała, był taki dziwny, no ale rzeczywiście po przymierzeniu 37 stwierdziłam, że te buty są niestety, ale za duże. No i odpuściłam sobie w tym momencie, bo 36 nie mieli, 36,5 też. No i kiedy nadarzyła się właśnie okazja do kupienia w Harvey Nicholsonie, po rozmowie z panią, pani powiedziała tak, jeżeli pani ma szeroką stopę, ja jednak bym proponowała, żeby pani wzięła o rozmiar większy. Będzie, mimo że to jest skóra, mimo że to jest specjalny rodzaj skóry napa i ona się jakby rozciąga w czasie noszenia, ale jednak stwierdziła, że w związku z tym, że nie ma połówek, żeby wziąć i wrócić z 36 do 37. I ja tak, słuchajcie, zrobiłam, więc kiedy przyszła, słuchajcie, te piękne buty, ja szybko je przymierzyłam, już wam pokazuję, jak one wyglądają. Wyglądałem tak, wyglądałem troszeczkę, słuchajcie, jakby były za duże, ale kiedy ja je przymierzyłam, leżały perfect, czyli generalnie poradziłam bardzo dobrze. One, jedyną rzecz, którą ja wam pokażę później, jak je przymierzę, to jeżeli macie szeroką stopę, to trochę widać wam palce, ale oczywiście jak macie rajstopy, pończochy, to tutaj tego nie będzie, nie będzie to uwypuklone. Słuchajcie, one przyszły. Zobaczcie, tutaj jest cena, one kosztowały 267 z 450, więc bardzo dobra. Słuchajcie, ta piękna tutaj czerwona podeszwa. Natomiast co mnie zafascynowało, jeśli można powiedzieć, że te buty są strasznie miękkie. Szkoda, że nie możecie dotknąć, ale to jest skóra napowa, napa. I ona jest strasznie, ona się będzie w czasie nadawać, ale strasznie miękka. I po prostu powiem wam, że trochę się boję iść na normalne drogi i długo w nich chodzić, jeśli jest się na zewnątrz, bo mogą być różnego tu rodzaju takie skars, takie zagniecienia. Natomiast jeśli chodzi, ja w nich chodziłam po domu, tak mi pani kazała, powiedziała, że jeżeli by były niedobre, to proszę odesłać, przyślemy pani 36. Natomiast słuchajcie, one są perfekt. Dobrze, że wzięłam trochę większe ze względu na właśnie tą szerokość, szeroką stopę. I powiem wam, chodzi się perfekcyjnie i nie żałuję, że jej posłuchałam, bo no warto właśnie tutaj z kilku źródeł, nawet internetowo, zaczerpnąć właśnie informacje, jak wybierać z danych marek buty. Słuchajcie, ja wam pokażę, jak one wyglądają na noce. Tu będzie osobny jakby nadbudowany do filmu. Powiem wam, że ja wiem, że Christian Louboutin jest trochę przereklamowany, te ceny, to zapotrzebowanie na te buty jest takie, że generalnie trzeba się prywatnie umawiać i w ogóle ciężko jest dostać się do sklepów, czyli w momencie teraz, jak jest COVID i oczywiście to są czasem takie spotkania wirtualne, więc oni się cenią i powiem wam, że ciężko w ogóle dostać te buty, w sensie może nie online, bo jeżeli chcemy płacić pełną cenę, to oczywiście możemy kupić przez różne online marki, znaczy sklepy, tutaj jak powiedzmy Net-a-Porter, czy MyTheresa, czy Louis Vuitton. Natomiast jeżeli chcemy rzeczywiście przymierzyć te buty, rzeczywiście zobaczyć, czy one będą dobre, rzeczywiście, czy nam się opłaca i czy będziemy się czuły komfortowe, no jest to problem zrobić ten appointment,
dlatego ja mam troszkę takie niemiłe doświadczenia, ale tutaj mówię, bardzo się cieszę, tak kołuję wokół tego customer service, ale słuchajcie, to jest bardzo ważne, to jest część waszej experience i to, czy chcecie kupić te buty, czy nie, bo ja generalnie, gdyby nie to, że panie były przemiłe i była super cena, chyba bym się już nie zdecydowała na te buty, aczkolwiek bardzo, bardzo chciałam mieć i na pewno do mojej kolekcji dojdą też high heels wkrótce. Myślę, nad którą wysokością, no ale zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, więc za chwilę wam pokażę, jak one komfortowo leżą. Ja wam jeszcze tu pokażę. Widzicie, że ta skóra jest już troszkę napięciona, bo ona będzie się układać do waszej nogi. I w środeczku wyglądają tak. I tu ta piękna czerwona podeszwa. Dlaczego one są takie drogie? Nie wiem, ale powiem wam, że staranność wykonania i ekskluzywność na pewno tutaj szereguje tą cenę. A powiedzcie mi, czy wy kiedyś chciałyście właśnie, marzyłyście o tych butach, czy jakie macie stanowisko, jaka jest wasza ulubiona marka, jeśli chodzi o buty, a ja wam za chwilę załączę jeszcze, jak one wyglądają na nodze. Słuchajcie, jeszcze a propos koloru, ja chciałam właśnie tutaj mieć takie beże, aczkolwiek myślałam nad czarnymi, ale w związku z tym, że stwierdziłam, że mam dużo czarnych, generalnie przydałoby się może taka nude skin, to właśnie zdecydowałam się na ten kolor, a że był jeszcze w bardzo dobrej cenie, to czemu nie? Na dzisiaj słuchajcie, to wszystko i zapraszam was wkrótce. Ja już mówię, mam ten podkład na sobie, testuję te dwa produkty, przyjdą jeszcze następne, bo zdecydowałam się dokupić parę sztuk Gucci, między innymi maskarę, bronzer i pomadkę i też wam pokażę i opowiem wam o nowościach też, które nadchodzą tutaj na spring, na wiosnę z Estee Lauder. Także subskrybujcie, bądźcie na bieżąco z moim kanałem. Do zobaczenia. Teraz to już jest w rajstopach. Bardzo wygodne, słuchajcie.